Czy analog jest lepszy niż cyfra? Myślę, że to jest źle postawione pytanie. To, na czym ludzie powinni bardziej się skupić, to znaleźć dziedzinę, w której czują się najbardziej kreatywni czy zainspirowani i po prostu ją zgłębiać. Czy to jest komputer, czy to jest syntezator analogowy, czy to jest cyfrowy. No, kogo to tak naprawdę obchodzi, jeśli muzyka jest dobra? To, co mi się najbardziej podoba w przypadku analogów, to jest, że za każdym razem, kiedy robisz coś pozornie takiego samego, możesz uzyskiwać zupełnie inne rezultaty, a to dlatego, że same instrumenty są tak niedoskonałe. Poznałem Maćka, kiedy jego ówczesny zespół, Roboto Bebop, nagrywał album. Wyobraźcie sobie kompletnie obcą osobę, która dzwoni i pyta, czy mogłaby pożyczyć arpa Odyseja, syntezator, ponieważ ich się zepsuł. To było coś absurdalnego, ale spodobało mi się coś w jego głosie i od razu się zgodziłem. Potem, po paru latach, zapytałem, czy cały czas ma swojego EMS Synthis. Miał, więc spotykaliśmy się, trochę podżemowaliśmy, improwizowaliśmy, no i jesteśmy tutaj, Pink Floyd. Twój pierwszy kontakt z syntezatorami analogowymi to przeważnie dźwięki, jakie słyszysz w nagraniach, ale potem szybko zauważasz, że te instrumenty mają różne kształty, mają gałki, mają suwaki. Masz 20 lat, to jedyne, co możesz znaleźć, to kiepskiej jakości zdjęcia w magazynach i wszystko staje się bardzo tajemnicze, a bądźmy szczerzy, jeśli coś jest tajemnicze, to jest po prostu bardziej pożądane. To wszystko może wydawać się jako bardzo prosty interes, ale aż tak prosty nie jest. Instrumenty stają się coraz droższe, coraz trudniej zdobyć takie, które byłyby w sensownej cenie, nawet jeśli są uszkodzone. Jest to dosyć podchwytliwe i prawdopodobnie z tego powodu nie ma zbyt wielu biznesów jak nasz. Poza tym jest to dosyć mała społeczność, co z drugiej strony jest bardzo dobre, bo trzeba naprawdę dbać o swoją reputację i nie ma takiej sytuacji, żeby jakaś wpadka nie została zauważona. Patrzymy na elektrownię, na linię wysokiego napięcia, śmiesznie wyobrazić sobie, że prąd elektryczny, coś co kompletnie nie ma związku z muzyką, w końcu stanie się jakimś kawałkiem stworzonym na syntezatorze. Synthi jest prawdziwym instrumentem, takim jak skrzypce czy wiolonczela. Trzeba go poznawać, trzeba go odkrywać. W międzyczasie zmienia się perspektywa, jak stajesz się bardziej zaawansowanym użytkownikiem tego instrumentu i spoglądasz na wszystko z innego kąta. Dlatego wydaje mi się, że jest nietypowy. To jest na pewno związek na całe życie. Wybranie nazwy jest dużo trudniejsze niż robienie muzyki. Nazwa Pink Floyd spodobała mi się od samego początku, ponieważ jest to część synthi. To jest ten rząd dziurek pod matrycą, gdzie trzyma się szpilki, które w danym momencie nie są wykorzystywane. Biegam niemal od tak dawna, jak gram. Jestem maratończykiem, a to przede wszystkim zobowiązuje do ciągłej pracy nad sobą, doskonalenia techniki, tropienia własnych słabości. Zupełnie jak w muzyce.